Panenty, jasny, gdzie ja idę? 30? Tak? Dawaj, Dumka. To jest następne 20, to jest 50, a normalnie bez toru to mniej więcej to jest 70 do 80 metrów. W tej chwili... Tu! Panie ministrze, 50 metrów to jest tu, a jest 20 jakby sztormu. Ja miałem twoje poświęcenie. Chciałeś trochę jeszcze dodać z tym metrem, bo rozumiem, że... Jak trzeba, to wejdę. To dawaj. Ale nie mam do przybrania. Dumny i szczęśliwy. A to, że mi tam zalało trochę, to jest naprawdę moja radość. 56 lat, jak powiedziałem, żyję w Kołobrzegu. Nigdy tu nie widziałem takich plaż. Może na 5-6 metrów, 7, ale jakby jeszcze kamienie usypane, no to było dalej. A to były kamienie, to nie były plaże. A w tej chwili mamy przepiękną plażę z naszego pięknego bałtyckiego piasku i zapraszam wszystkich turystów z całego świata. Plaża jest nie tylko piękna, ale jest bardzo ważna właśnie pod względem turystycznym. Nie, no ja już wiele ciepłych słów słyszałem i w Polsce, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, że co tam się u was stało, że macie takie piękne plaże? Ja mówię, inwestycja i mamy piękne plaże i bezpieczne. Dziękuję ministrowi Gawłowskiemu i Sebastianowi Karpiniukowi, świętej pamięci i przyjacielowi, posłowi, który zginął w katastrofie smoleńskiej, bo to on bardzo mocno dbał o to, żeby znalazły się środki finansowe, łącznie razem z ministrem Gawłowskim i z panem dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Jackiem Chrzanowskim, żeby te pieniądze się tu znalazły. Były jakieś trudne momenty? Zawsze. Były. Oczywiście niepokoiliśmy się, bo kilka drewnianych pałąków, jak ja to mówię, wyrwało. To później były problemy z tymi niewybuchami, ale to się zamieniło w promocję pozytywną, także jest moja radość i to bardzo duża. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.